Nowinki, IT, Suchery. ITT, no siema, witamy serdecznie w podcaście ITT, który prowadzą dla Ciebie Dawid Chruścielski i Grzegorz Kotlarz. I tradycyjnie zaczynamy nasz podcast od sekcji co tam u nas słychać, więc Dawidzie opowiedz co u Ciebie. Poza tym no, ćwiczyłem... Ćwiczyłem... <grym> ćwiczyłem... <grym> ćwiczyłem Beatbox, nie spodziewałeś się pewnie. Autentycznie <grym> y e... <grym> 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 zaśmiałem się. Pewnie będzie to znowu. I, dr... <grym> I druga rzecz, to y, byłem na y, konferencji, która mnie y, całkiem interesowała, w sensie jeśli chodzi o tematykę. No dlatego na niej byłem zresztą. Y, kafka Conference. I... Y, y... Była to dobra konferencja, bo pokazuje bardziej trendy tego, gdzie Confluent idzie ze swoim produktem, aniżeli żebym się jakoś tam dużo nauczył, tak szczerze mówiąc, bo pewnie więcej bym się nauczył gdzieś tam czytając jakieś artykuły samemu i mhm. to szybciej by poszło niż wiadomo, zanim się ludzie zbiorą, zanim się wystartuje prelekcja i tak dalej. Dużo czasu się na to, na, dużo czasu na to schodzi, ale z drugiej strony znajdujesz ten blok. Czasowy. Więc e, tak generalnie nadal polecam konferencje IT ogólnie wydarzenia, bo są już offline, można jechać, można e, spotkać się z ludźmi i też przede wszystkim no, pokazują te trendy. Nie? Gdzieś tam te takie dodatkowe rzeczy, dla mnie przynajmniej e, jako takiej osoby technicznej, no to jest to nie tyle, żeby się nauczyć od razu, tylko zobaczyć bardziej na rynku, czego się uczyć, z czego ludzie korzystają. E, że na przykład nie wiem, w, w tym w kawce, chociażby no nie warto się na przykład już uczyć pewnie Zookeepera, bo będą z niego rezygnować, będzie on jakoś tam zastąpiony. Więc no, po prostu, żeby znać te trendy, warto na te konferencję sobie jeździć czasem. Wiadomo, też niecodziennie, ale raz na jakiś czas to jest przyjemna sprawa. I w sumie tyle. Tyle <laughs> u mnie. <laughs> Nic więcej się nie wydarzało tak za bardzo. Co A, tam ja u Ciebie, słyszałem. Grzegorzu? że doszły do mnie słuchy, że no nie usiedzisz na dupie i to już wszyscy wiemy, bo standing desk kupiłeś, ale też, że nie stoisz w miejscu i raz, że byłeś a na fact. konferencji, a, a dwa, jak ci się sprawdza twoja bieżnia? Super jest, nie? Naprawdę, mega polecam. Myślę, że tak, około dwie godziny ponad dziennie chodzę codziennie na tej bieżni. Tak, co najmniej dwie godziny, nie? Zazwyczaj robię to podczas spotkań po prostu. Jak mam spotkanie, to sobie trochę pomaszeruję, bo to jest najłatwiejsza taka opcja. No i super, jestem mega zadowolony. Jedyny plus minus jest taki, że staram się jej nie wyciągać z biurka po prostu, więc czasem sobie biorę lapka i po prostu idę na kanapę albo siadam na fotelu obok, bo już mi się nie mieści, żebym miał i fotel, i bieżnie. Okay. obok siebie. Musiałbym tutaj jakby robić przetasowania za każdym razem. Nie chce mi się tego robić, więc po prostu bieżnia jest cały czas pod biurkiem. No i dzięki temu też motywuje mnie do tego, żeby jednak chodzić, bo cały czas jest pod tym biurkiem. Więc generalnie jest to jakaś tam metoda na to, nie? Ale faktycznie używam. Wiem, że ty, ty się też dorobiłeś takiej bieżni, ale chyba jeszcze nie używasz, nie? Nie używam przy komputerze. U mnie właśnie jest ten okay. problem z miejscem. Więc dalej y, stoję w miejscu. <noise> więc y, planuję również wyjazd na jakąś konferencję w te wakacje, więc może wtedy zacznę, y, właśnie, przerwę to stanie w miejscu, również w pracy i będę <noise> zaczął chodzić na bieżni. Spoczko? I co tam dalej u ciebie? A co tam dalej u mnie? A propos. Tak, y, a propos pracy, to. Generalnie, jeżeli podejmujemy w zespole jakieś decyzje, już kilka razy o tym w podcaście mówiliśmy, to warto je w jakiś sposób udokumentować, czyli stworzyć taki dokumencik, który nazywa się w, w IT Architecture Decision Record. No, więc bardzo fajna sprawa, jeżeli możesz sobie do tego użyć. AI teraz tak słynne. I zrobiliśmy coś takiego, i wyszło bardzo fajnie, i w tam 10 minut powstał cały dokument, zgodnie ze standardem. A jak do, do tego doszło? Omawialiśmy sobie pewną decyzję, w zasadzie podejmowaliśmy ją na spotkaniu, które było nagrywane przez Supernormal AI, czyli AI, które tworzy notatki z twojego spotkania. Następnie te notatki zostały wrzucone do czata GPT i czat GPT został poproszony, hej, weź mi, wygeneruj ten dokument. Po 5 minutach redagowania tego dokumentu, został on wrzucony do repozytorium i mamy to zrobione, mamy to za sobą, decyzja udokumentowana, po prostu podjęta w trakcie rozmowy, a resztą zajęło się praktycznie AI. Super sprawa, nie? Jak to ułatwia faktycznie, bo to jest taka rzecz, której się nigdy nikomu nie chce robić, nie? Więc super, że można to sobie już zautomatyzować, że już to jest na takim w miarę poziomie. Oczywiście, no trzeba to tam przeredagować troszeczkę, ale generalnie ale... daje ci... Z Dużego kontekstu, busta. jak podało mu się, że chce tego ADR-a, to on wygenerował już go w formacie. Już ChatGPT GPT zadbał o to, że te podstawowe sekcje wszystkie się znalazły, czyli wiedział o co mi chodzi. Mhm. Super. Fajna rzecz. Czy ten Supernatural. Supernormal? Supernormal. Super normal. E, czy on jest płatnym rozwiązaniem? On ma free wersję. Nie pamiętam do ilu spotkań, ale chyba 20 w miesiącu, i nie jestem pewien, czy na minuty nie ma też jakiegoś. Okay. A później już musisz sobie minuty dokupować w okay. kolejnych planach. Ale jest wersja darmowa, którą możesz sobie przetestować. W małych Poczeka. organizacjach pewnie nie wykorzystasz tego i tak w całości. No to nie dyskutujesz 20 razy w miesiącu o. Tym, jaką decyzję architektoniczną będziesz Takie. podejmował w małej organizacji pewnie, nie? Chociaż akurat w startupie... Na początku drogi pewnie jest tych dyskusji bardzo dużo. Tru. Ale no ktoś też jeszcze musi robić w międzyczasie, nie? Więc to pewnie no na tak. to też schodzi czas, więc co tak 20 no tak. razy dyskutować, nie musisz mieć to w interwałach, nie? Zgadza się. Dobra, to co? To mięska, chyba, nie? Mięska. Dzisiaj taki luźny temat w ogóle, więc mięska takiego, jako takiego nie ma bardzo. Co zrobić ze swoim starym komputerem, oczywiście? I po prostu wylistujemy sobie takie przykłady, które a gdzieś tam wynaleźliśmy, gdzieś tam z własnego doświadczenia. Porozmawiamy sobie o tym, co z tym starym komputerem można zrobić, żeby to się przydało. No bo co tam, powiedzmy, kilka lat na pewno każdy sobie ten komputer upgrade'uje, czy to laptopa, czy to jakiegoś pc Ale jednak się to wydarza. No i pierwszy taki e, pomysł, chyba najważniejszy z tych wszystkich, e, który można zrobić, to jest oddać. <laughs> Takie trochę oczywiste rzeczy na początek. E, czyli no, jeśli mamy komputer, e, który już nie działa dla nas, jako deweloperów na przykład, ale jeszcze jest dobry i komuś mógłby posłużyć babci e, dziadkowi, tak? jakimś ciot, cio, cioci wujkowi, tak. E, jakby to są potencjalnie dobre osoby na otrzymanie takiego starszego komputera. E, bo po prostu im tak mocny komputer pewnie nie jest potrzebny, pewnie na ich potrzeby w zupełności wystarczy. Można to też oddać. Potrzebującym w sensie faktycznie potrzebującym do domu dziecka, można oddać taki komputer gdzieś do jakichś punktów zbiórek, gdzieś do jakichś, no pewnie szkół, to już chyba niekoniecznie dostarczają ludzie, ale pewnie dużo jest takich konkretnych zbiórek, gdzie widziałem gdzieś tam na LinkedInie, ktoś zbierał w momencie, kiedy mieliśmy tam dużo, dużo ludzi, na ludzi z Ukrainy, prawda, więc no faktycznie tego trochę. Jest z takich akcji, inicjatyw, gdzie można wziąć udział po prostu i sobie zdonejtować swój komputer. Myślę, że dookoła nas znajdzie się gdzieś. Osoba, która rzeczywiście wykorzysta coś, co u nas by leżało w szafie i się kurzyło. Dokładnie. Więc jakbyśmy mieli po prostu na siłę coś robić, to już lepiej oddać. I tyle. To co ważne, to warto pamiętać, żeby sobie ten komputer. Wyczyścić, w sensie nie tylko go przetrzeć szmatką, ale również usunąć pliki, które gdzieś tam były. W sensie złajpować sobie dysk, tak? Nadpisać z jakimiś tam pustymi rekordami wszystko, żeby. No, wiadomo, niekoniecznie ktoś mógł się dostać do tych plików tak łatwo. Dobrze. To taki poważny temat za nami, że tak powiem, w, tak, ramach, w ramach tego. Za słuchanie w odcinku. <laughs> Natomiast teraz już takie rzeczy trochę bardziej fan, które możemy sobie zrobić dla was na własny użytek. I pierwsza rzecz to jest takie centrum medialne, centrum multimedialne nawet, czyli wiele mediów. I tutaj taki przypadek, taki przykład tego, co możemy wykorzystać, to jest taki, takie oprogramowanie Kodi chociażby. Mhm. To, to jest taki softik, w którym możemy sobie instalować różne aplikacje, jakieś takie rzeczy. Możemy sobie oglądać, nie wiem. YouTubea na tym, Netflixa, Twitcha, tego typu rzeczy i generalnie taki kodik po prostu służy nam za takie centrum multimedialne. Ty Grzegorz, wiem, że Xboxa tak wykorzystujesz czasem, nie? Że coś na Xboxie tak, oglądasz? Tak, mój stary Xbox jest wykorzystywany jako właśnie centrum multimedialne i w połączeniu z kodi, bo niestety Microsoft ma też tendencję do nieposiadania wszystkich aplikacji, z których korzystam w swoim storze. Więc również mam Kodi, które pomaga mi w oglądaniu tych serwisów, które nie mają swojej aplikacji na Xboxa dedykowanej. Mhm. A to Kodi jest na Xboxie, tak? Tak. Tak. Okay, Kodi ma spoko. też swoją aplikację na Xboxie. Spoczko. Dobra. Kolejna rzecz, którą można zrobić ze starym komputerem. I to jest już z kolei z mojego podwórka to zamknąć w drewnie i grać w CS-a. Co to oznacza? Bardzo specyficzny dobór tutaj. Bardzo specyficzny. I... Tak, no, przykład taki e, konkretny case. <śmiech> Drewniany. <śmiech> um, no więc, to co ja zrobiłem, to miałem sobie starego Lenovo Y580 bodajże, jeśli dobrze pamiętam. I no był to już komputer, trochę mi się ta obudowa połamała, to był komputer, który zakupiłem w 2013 roku. I on sobie mi służył przez dobre 6-7 lat, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast... Po pewnym czasie po prostu, no to był laptop, którego nosiłem na studiach, wszędzie go tam nosiłem i tak dalej. Ta obudowa się trochę roztrzaskała już generalnie. E, kilka rzeczy tam popękało i tak dalej. Ta obudowa no, już nie wyglądała atrakcyjnie i stwierdziłem, dobra, wyjmuję bebechy e, i daję mu nowe ciało. <grymne> no, no, nowe ciało te, dla, dla tego mózgu. nie No więc wziąłem sobie e, wszystkie bebechy z tego e, lapka poza właśnie ekranem, takimi rzeczami. Ekran sobie zresztą odpiąłem, mam go gdzieś tam zakonserwowanego. Widziałem, że jest sterownik, że będę mógł sobie ewentualnie kiedyś ten ekran do Raspberry Pi na przykład wykorzystać. Nie? Więc to tak też się nie marnuje, tylko ma ten swój obieg w przyrodzie. Natomiast jeśli chodzi o, o, o tego lapka, no to płyta główna, to wszystko co tam było zostało wsadzone do drewnianej skrzyneczki, którą kupiłem w Empiku. I na, ta drewniana skrzyneczka na górze miała przeszklony, taka jakby taką witrynkę, nie? Więc generalnie widziałem wszystkie bebechy jakby tego, tego laptopa. Trzeba było troszeczkę tutaj, mój tata mi pomógł, bo ma takie bardziej zdolności manualne aniżeli ja. Um, więc pomógł mi wydrążyć tam sobie takie dziurki na to wszystko, na te wszystkie porty, i inne rzeczy. Um, no i faktycznie przez długi czas grałem w Counter-Strike'a um, na takiej maszynie z drewna. Także jak chłopaki tam gdzieś graliśmy, skadywaliśmy się PC, na tym spiku. Yeah. tak, to właśnie mówiłem, że jeszcze chwilę, bo mi się komputer ładuje, bo mam wooden PC. Jak masz wooden PC? I wysyłałem zdjęcie i wszyscy takie, what the hell, nie? <laughs> Także no, fajnie jeszcze tam w to, w to pudełko e, dookoła podkleiliśmy LEDem więc generalnie e, była taka witrynka, gamingowy, która była podświetlana był... do no, gamingowy PC, nie? Wiadomo. E, no, ale to jest całkiem, całkiem fajne. Przede wszystkim fajnie to wyglądało, mhm. e, naprawdę. Wrzucę zdjęcie na Discorda. E, I... No, fajna rzecz, fajnie coś takiego zrobić, więc generalnie, jak ktoś ma takie projekty, to w ogóle wrzucajcie na Discorda też, to będzie super. E, no dobra, to jest taka rzecz, która jest z złego podwórka. Natomiast e, dużo projektów, które gdzieś tam w necie widzieliśmy też, e, mi często to biga, bo jakieś tam retro gamingi w ogóle lubię, I to ze swojego starego komputera można zrobić e, taką arcade machine, nie? czyli taka maszyna, co. Może niektórzy jeszcze pamiętają, że chodziło się do takich salonów gier i były takie maszyny, gdzie się grało w Tekena albo w Metal Sluga najczęściej. I jestem z joystickiem, z tymi przyciskami, co to teraz ludzie mają, tylko jak grają profesjonalnie w bijatyki. I faktycznie. Coś takiego na starym komputerze można sobie zrobić, nie? Wystarczy, jakby, wyżłobić sobie, ogarnąć sobie na jakiejś tam pewnie wycinarce czy wyżynarce do drewna em, taką budę, że tak powiem, do tej arcade machine, obkleić ją, pomalować i właściwie, no, instalujemy jakieś tam emulatory prawdopodobnie na, na takiej maszynie i mamy swojego, swoją arcade machine do Metal Sluga. Można kupić gotowca, oczywiście niektórzy to robią, ale to jest fajne wykorzystanie po prostu swojego starego komputera, nie? więc jakby w tę stronę idąc, myślę, że to Lenovo spokojnie mogłoby robić za taki Arcade Machine i w zupełności by wystarczało do emulacji no, wszystkiego tego, co, co tam na tych Arcade Machine można sobie tylko wymarzyć, tak naprawdę. Tak tam trójka spokojnie można sobie pykać, nie? <grym> Także no to też, też fajna rzecz, um, jeśli chodzi o. W ogóle oprogramowanie, które można by było sobie zainstalować na tej arcade machine, to ja polecam coś takiego, co się nazywa Recalbox. Box. I to jest w sumie najlepsza rzecz, jaką widziałem, jeśli chodzi o emulatory. Tylko ja to miałem na raz Berry Pi. Kiedyś kupiłem sobie Raspberry Pi i taki case do niego specjalny, który wyglądał jak Nintendo Entertainment System stary. I to w sumie też wrzucę na Discorda. I to było z budo... Jakby to był taki case, który wyglądał po prostu jak stara konsola NES, tylko taka miniaturowa, jako Raspberry, nie? Mini NES. I na... Mini NES. No tutaj trzeba ostrożnie Nintendo nie pozywajcie, bo oni mają coś takiego, nie? <śmiech> <śmiech> Może w końcu ktoś na... się zainteresuje tym podcastem. <laughs> <laughs> natomiast natomiast to, to było mega fajne grałem na tym bardzo dużo właśnie w Tonego Hoooka starego w Bombermana grałem dużo różnych fajnych takich starszych w kontre przechodziłem. tą, tą twoje, to twoje Raspberry, że kiedyś jak organizowaliśmy konferencję IT tak w temacie dzisiejszego co tam u ciebie to tak było to, faktycznie te, no. tak to twoje Raspberry było tam w w holu, gdzie można było sobie uczestnicy mogli sobie pograć właśnie w te stare gierki. Tak, no grali wtedy w, w Kontra z tego co pamiętam też, nie? Chyba głównie Kontra to... tam była. Królowała. By the way, ostatnio odpaliłem Kontrę, tak z ciekawości w ogóle i byłem w szoku. Mam na Nintendo Switchu e, też Kontrę e, Legalnie, i tak sobie odpaliłem co, tak. <laughs> no, tu akurat tak i Odpaliłem sobie, byłem w szoku, bo udało mi się przejść y, tam chyba z dwa poziomy na jednym życiu, nie? więc generalnie byłem takie wow. A jakby wcześniej jak próbowałem, to naprawdę tam trochę się namęczyłem. Generalnie jeśli chodzi o kontrę, to. To nie jest łatwa gra. <grych> Dobra, e, off top, e, lecimy dalej. Kolejna rzecz, którą można zrobić, e, to zainstalować sobie, i tutaj niech nas nazwa nie myli, pał czyli coś co normalnie zazwyczaj instalujemy na Raspberry Pi, możemy tak naprawdę sobie też zainstalować na naszym starym komputerze. I ten pi to jest taki nasz adblock, którego sobie podpinamy i on na podstawie tam filtrowania DNS-ów będzie nam automatycznie możemy sobie listy powgrywać i będzie nam blokował reklamy. Czemu to jest fajne? Po pierwsze, nie zużywamy zasobów swojego komputera na blokowanie reklam. Możemy wyłączyć sobie adbloki w naszej E, przeglądarce po prostu i to nadal będzie spoczko. E, druga rzecz to mamy od razu adblocka na telefony, bo czy na jakieś w ogóle urządzenia. Wszystkie urządzenia, które się łączą, mają automatycznie wbudowanego e, adblocka i to fajnie widać czasem w takich grach darmowych na przykład. Nie, jak sobie wchodzisz na App Store, na przykład zainstalujesz mm -hmm. sobie gierki i ona ma tam tysiąc tych reklam, to jak masz tego Pajola i jesteś na Wi-Fi to no, nie dostaniesz jakby tej reklamy, nie? Więc nie, nie masz tych reklam, omijasz je. E, pozdrawiamy twórców tych aplikacji, e, którzy na nas nie zarabiają. No, generalnie fajna rzecz, e, bo faktycznie tego ruchu, jak zobaczy, zobaczysz później te statystyki i zobaczysz, ile on ci odfiltrował, to masz takie wow. No nieźle. No i też dodatkowo niektóre, niektóre aplikacje już potrafią w zasadzie wykrywać, tak? Włączonego odbloka. Podejrzewam, że nie wykryją tego, więc... Jeżeli on działa na tym sieciowym, nie na poziomie przeglądarki, no to też jesteś safe. <noise> Dzięki temu. Nie, nikt nie będzie ci kazał tego wyłączać. W sumie nie wiem, jak to działa. Dokładnie. Na pewno, znaczy wiemy, że odfiltrowuję dns Pytanie, czy oni biorą jakiś tam, wiesz, callback do siebie, czy szukają, łapią jakiś response, nie? W sumie nie wiadomo, jak to tam. Działa blokowanie, blokowania, okay. reklam. <laughs> e, e, chcemy zablokować blokowanie, blokowania, więc... Dokładnie. Dobra. Dużo blokowania. Kole <laughs> kole kolejna rzecz, e, czyli e, też taka rzecz lokalnie, którą sobie możemy postawić i często ludzie, ludzie chcą mieć coś takiego. To jest po prostu serwer plików, nie? Mamy jakąś tam ograniczenie, jak mamy MacBooka na przykład, to mamy ograniczoną liczbę miejsca bardzo często. Oj tak. Bo, bo, bo Apple sobie lubi liczyć musimy, za, za zwiększanie miejsca. Musimy przyspieszyć na nasz... z podcastem, bo mi się miejsce na dysku kończy. No i właśnie, i można sobie postawić serwer plików. Warto by było wymienić tylko dysk na jakiś z Raidem, prawda? Żebyśmy mieli ewentualnie jakieś no backupy, żeby to było reliable, jako taki serwer plików, bo tego byśmy od niego oczekiwali. Natomiast sama jednostka kontrolująca to już faktycznie byłaby e, osobna. Albo nawet kupić drugi dysk po prostu i postawić jakiś proces, który będzie nam robił kopię, nie? żeby to wykorzystać jakby w ten sposób. Nie? Kupić sobie jakiś przenośny, podpędź na USB-ka i po prostu wrzucać wszystko na jeden dysk i robić klona na drugi, nie, czy zrzucać jakieś backupy. Także warto też może w ten sposób sobie wykorzystać, żeby mieć właśnie pliki nasze bezpieczne i kolejna rzecz, <noise> kolejna rzecz, bo lecimy przez tą listę jak szaleni, to jest po prostu wykorzystać go jako takie, taki sterownik do inteligentnego domu. i tutaj polecajka oczywiście Home Assistant chociażby, czyli takie oprogramowanie, które nam pozwoli się łączyć z naszymi różnymi rzeczami. ja na przykład jestem w trakcie, chcę sobie skonfigurować tego Home Assistanta, bo kupiłem sobie Lampy firmy E Light, które deklarują, że potrafią się łączyć z Apple Home Kitem, ale tylko deklarują. Generalnie, jakby oni sobie podzielili to słowo na, na, na dwie części, faktycznie. I oni, I oni dla nich to jest Apple Home i na końcu jest jakby kit, nie? Że jakby ci go wciskają, że to działa. Nie działa generalnie, nie działa. Jest absolutny home kit. Generalnie starasz się dodać tą, tą lampę i w ogóle nie odpowiada. Jak już się udało za 53 razem jakoś przypadkiem w ogóle z randoma. Zrobiłem dokładnie to samo co zwykle i zadziałało, to generalnie później w ogóle nie wykrywało mi nadal tej lampy. To tragedia. Że Natomiast podo podobnie instrukcje za pierwszym razem mu się udało i tak ja miał, o, działa o, dodajmy to, to. zatem, że no. wspieramy. No bez kitu. No, no tragedia no generalnie. Może to. Do... No właśnie bez, bo chciałbym. Ale ten home assistant podobnież też działa za Apple Home Kitem, im wierzę, bo tam community jakieś działa prężnie dookoła tego. Um, więc, może się uda po prostu wysterować te lampy za pomocą ho Home Assistant'a i Home Assistant'a wpiąć do HomeKit'a, więc będę miał taki, jakby, pro, takiego man in the middle w postaci tego okay. Home Assistant'a, żeby tym sterować. Może się uda. Zobaczymy, czy się uda. Będę musiał tylko IP-ki po makach przypisać do w routerze, żeby mi zawsze się sparowało z Home Assistant'em. Masakra. Ale polecamy. E-light. <laughs> Następnym razem Philips, idę po ciebie. Odważna deklaracja. Jeśli chodzi o inteligentny dom, też to lustro, o którym sobie chcieliśmy też porozmawiać. Ja kiedyś miałem taki projekt na studia, a propos lustra, robiliśmy takie inteligentne lustro. I to inteligentne lustro polegało na tym, że po prostu brało się monitor i przyklejało się na, to, na ten monitor. Odpowiednie szkło, czy po prostu naklejkę taką, która przepuszczała w jedną stronę, w drugą mnie, takie lustro weneckie, nie? Generalnie. Mhm. I to działa tak, że jeśli podświetlisz to od spodu, a generalnie jest ciemniej, no, to nadal będziesz widział, widziała efekt tego, co jest wyświetlone na ekranie, więc generalnie to lustro przebija. Oczywiście wrzucimy na Discorda, jak to wyglądało. I to lustro podpiąłem sobie, lustro, monitor, podpiąłem sobie do Raspberry Pi. Tak naprawdę na nim sobie zainstalowałem, tam wtedy był taki modny. E, modne, w cudzysłowie w, w, w Microsoft Core. Community, tak, Windows 10 IoT Core, e, i na tym sobie tam coś, coś kombinowałem. E, I takie właśnie lustro, które e, miało zainstalowanego Windowsa e, i działało sobie na jakieś tam, e, chyba, komendy głosowe, już nie pamiętam dokładnie, jak to tam e, działało w tym moim przypadku. E, generalnie wyświetlało ci jakieś informacje. To w sumie tyle mogło ci wyświetlić jakąś pogodę, jakieś newsy, tego typu rzeczy, nie? Może zadania na dzisiaj em, mhm. i tak dalej. I co ciekawe, kontynuujemy może tę anegdotkę. Nie wiem dokładnie, co to lustro potrafiło od strony technicznej, tego już nie pamiętam, ale kiedyś odziedziczyłem od ciebie ten monitor z naklejonym, właśnie z tą naklejką odbijającą światło. I przez pewien czas, kiedy nie miałem lustra w mieszkaniu moim, na studiach, rzeczywiście to służyło jako prawdziwe lustro u mnie w domu. Tak, czyli jesteśmy w stanie Ale faktycznie... Ale ja dostałem od ciebie ten monitor, to nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia również, dlaczego, jaka to była historia. Ale tak, jeżeli mamy stary monitor, a nie mamy lustra w domu, to możemy go przerobić. Możemy nakleić po prostu naklejkę, którą moglibyśmy nakleić na dowolną inną powierzchnię. Tak jest. I jest lustrem, ale przedeśnym. Tak, to był jakiś w ogóle używany monitor z Oelixa. Po prostu pod projekt. Natomiast lepiej się sprawdzają OLEDy, no, bo wtedy nie podświetlają tam, gdzie nie powinny, nie. Ale to, na studencką kieszeń to, to nie była opcja. Dobra, kolejna rzecz, którą możemy zrobić, to zrobić sobie taki kitchen PC, czyli taki komputerek do kuchni, bo. Pewnie możemy sobie dokupić na przykład jakiś ekran dotykowy, wystawić tylko ten ekran gdzieś tam w szafce, zamknąć na przykład y, całą jednostkę. A pewnie z Raspberry będzie łatwiej, bo to będzie mniejsze i tak dalej. Natomiast z takim zwykłym komputerkiem, pewnie laptopem y, też możemy sobie coś takiego wykombinować. I no po prostu zamykamy sobie na przykład tylko w szufladzie, wyprowadzamy tylko kabelek y, do ekranu dotykowego, y, może jakiś ewentualnie mikrofon, coś takiego, żebyśmy mogli sobie jakieś komendy głosowe trzaskać z nim. I... Możemy sobie wyświetlać, a to przepisy, a to jakieś tutoriale, jak coś ugotować, nie? To, to, to zazwyczaj dla mnie to jest lepsze niż przepis, bo wtedy widzę, co się dzieje. Chyba że robią takie cięcia, że nadal nie wiadomo o co chodzi. Wyczuwam irytację. Więc. No to jest irytacja człowieka, który nie potrafi gotować generalnie. To jakby moja wina jest, nie? To ja jestem złym odbiorcą. <laughs> Zdaję sobie z tego sprawę w 100%. No, ale taki komputerek, po prostu, który mamy zawsze pod ręką, taki no tablet w sumie, nie? Gdzieś tam tak. tylko stacjonarny, który służy wyłącznie do tego, żeby być w kuchni. I dlaczego to jest też spoko? No bo zawsze będzie w kuchni, nigdy go nie przeniesiemy. Możemy sobie wyświetlić, nie wiem, na przykład listę zakupów zawsze, powiedzieć mu co tam dodać do listy zakupów. To samo, co byśmy zrobili, jakbyśmy mieli Aleksę po prostu postawioną, mnie, Ale, do tego typu rzeczy możemy sobie robić. Pewnie Aleksę da się też jakoś tam podpiąć. Widziałem kiedyś takie projekty, że na Raspberry ludzie sobie tak Aleksę zestawiali, nie? Mhm. Więc, więc można sobie też pewnie tam ją spiąć jako jakiś background proces, który nasłuchuje. To jest taki taki case akurat, który gdzieś ze swoim starym laptopem bym chciał zrobić właśnie ten Kitchen PC, tylko bardziej się zastanawiam nad zrobieniem kitchen monitora bardziej, czyli to co ty zrobiłeś ze swoim Lenovo, gdzie rozpiąłeś monitor i jakby ekran masz osobno w tej chwili, ze sterownikiem, mhm. to właśnie myślałem, czy nie zrobić z tego takiego e tableta e do kuchni, tylko właśnie bezkupna e bez kupna tableta, tylko wykorzystanie starego laptopa. Mhm. Też spoko. Na pewno taniej niż iPad. I mniej szkoda, bo to jednak brudne ręce Trudu. w kuchni, ciągle przygotowaniu, gdzieś tu się smaży, gdzieś coś pryska olej, te sprawy, więc myślałem o, o iPadzie tam, ale stwierdziłem, że byłoby mi go szkoda. Rozumiem. Dobra, kolejna rzecz to jest taki no, surveillance system, czyli generalnie pakiet taki ochronny, gdzie możemy sobie jakąś kamerkę zamontować, może to się zrzucać na dysk. Generalnie, jak mamy takie, powiedzmy, ja w domu rodzinnym mam taką, taki system kamer, na przykład, no to tam jest jakiś tam serwer z tym dyskiem, który wszystko zapisuje. No i taki serwer możemy sobie po prostu zrobić sami tak naprawdę wykorzystując stary komputer, żeby to się wszystko zapisywało, możemy sobie robić backupy, jeśli mamy taką potrzebę. Możemy się pobawić w ogóle bardziej zaawansowanie i zrobić, żeby tylko i wyłącznie zapisywało na dysk dopiero to, co jakby wykryje ruch, prawda? I jedynie to zapisywało. Jest dużo, dużo różnych rzeczy, które, które możemy sobie dorzucić tutaj w ramach tego przetwarzania obrazu tak naprawdę. Ja przyznam szczerze, że miałem taką myśl, ale pomontowali mi na szczęście tabliczki, więc generalnie już więcej, mam nadzieję, że tego problemu nie będzie. Chciałem zamontować sobie raspberry, które będzie monitorowało, czy ktoś nie posprzątał po swoim psie pod, przed blokiem. <grym> Osiedlowy monitoring wkracza na nowy jakby etap. Nowy chwili. level, nie? Ale to fakt, no, jest, jest to faktycznie dokuczające, nie? jak ludzie przede wszystkim nie sprzątają po psie. Nie? Tym bardziej, że już mi się zdarzyło, że tak powiem, zostać ofiarą takiego, takiego zdarzenia, takiego wykroczenia. Czyli, że tak powiem, wdepnąć w gówno. <laughs> Pozdrawiamy ludzi, którzy jedzą. No więc faktycznie myślałem sobie, żeby coś takiego zrobić, czy można nawet wewnętrznie gdzieś zrobić sobie to lokalnie, żeby nie wiem w mieszkaniu po prostu sobie monitorować czy nikt na mnie wchodzi, jak nas nie ma, jesteśmy na wakacjach czy chociażby e, online monitorować sobie psa jak gdzieś tam wychodzimy, nie? Ehm. Pytanie, na ile to będzie bezpieczne, no to trzeba też się zastanowić, czy chcemy mieć kamerę, która patrzy nam w domu, nie? Tak, jakbyśmy ich nie mieli w naszych smartfonach i w ogóle. No jasne, <noise> że mamy, jasne, że mamy. Ale no wiesz, smartfon może odwrócić zawsze, nie? I wszedł tak, jest tak, przednia tak. kamera. Dobra, jeśli chodzi o kolejną rzecz, którą możemy zrobić, to jest serwer strony. Możemy sobie postawić coś po prostu na nim, na tym laptopie prawdopodobnie, czy tam w tym komputerze. No i możemy sobie coś tam wyhostować na nim. Zwyczajnie. Pewnie nie mamy publicznego IP, bo zazwyczaj providerzy internetowi niekoniecznie jakby niekoniecznie. Nie chcą dawać publicznego IP. Nie wiem dlaczego. Ja zgłaszałem się kiedyś po publiczne IP i dostałem, ale po jakimś czasie po prostu postanowili, że, że jednak już nie będę miał. Bez żadnej mojej zgody, prośby, czegokolwiek, także odpuściłem sobie ten temat. Natomiast faktycznie. Faktycznie taki publiczne IP, jak mamy, możemy sobie zrobić serwer, jak nie mamy, są na to inne sposoby. Jakiś ng-rock na przykład, chociażby, który pozwoli nam wyhostować sobie, wystawić coś do publicznej sieci, z naszej lokalnej sieci, pomijając NAT po prostu przez tunel. Także, także warto sobie z, może coś takiego zrobić, też zapłacić tam jakąś małą opłatę miesięczną za to, żeby mieć serwer u siebie lokalnie. I taka następna rzecz, którą ja użyłem, do której ja użyłem swojego laptopa, ponieważ musiałem troszeczkę nauczyć się Linuxa. To było chyba jeszcze na studiach, tak mi się wydaje. I generalnie byłem totalnie świeżakiem. Byłem Windows Boy i nie potrafiłem totalnie w terminal. Nie umiałem, nie umiałem nic. I trochę się bałem, że jeżeli zainstaluję gdzieś sobie Wiemkę, albo w ogóle Wiemkę, to był jeszcze dla mnie e, jakieś takie hakerskie narzędzie, które nie potrafiłem użyć. Nic się nie przejmuj, nadal jest dla mnie, jak chcesz coś robić w chmurze i, i, chcesz, i chcesz zrobić Wiemkę, to dla mnie to jest hakerskie narzędzie. Więc, no ale musiałem opanować Linuxa choćby po to, żeby zdać przedmiot na studiach. I bałem się zepsuć swój komputer, więc użyłem do tego po prostu starego komputera, żeby sobie poeksperymentować na nim, zainstalować Linuxa, przejść te konfiguracje od początku do końca, później później rzeczywiście nauczyć się z tego w jakiś sposób korzystać. Myślę, że ta wiedza mi się ostatecznie w życiu przydała. Nie jestem jakimś super y, userem y, tego Linuxa, ale coś tam później w pracy potrafiłem y, wpisać w terminal. No, warto, warto znać, nie, bo ba, Basza, jakieś inne szale. Także faktycznie, no, dobra, dobra rzecz. No i też nie śmiecimy sobie na komputerze, nie? Tak. No, po to są też wiemki, ale, <laughs> ale faktycznie możemy sobie od, odciążyć. Kolejna rzecz, taka naprawdę, taka, tak naprawdę, która też mogłaby być gdzieś tam u nas na VMC, ale właśnie nie musi, to jest hostowanie dockera. Czyli możemy sobie uruchamiać kontenery, Możemy mieć naszą maszynę na tym starym komputerze, na nim sobie uruchamiać wszystkie kontenerki, natomiast z naszej perspektywy używać sobie CLI tylko i wyłącznie jako taki klient tej maszyny, która jest pod spodem, która jest w naszej lokalnej sieci. Więc nie musimy wcale obciążać sobie ten docker, jednak jak się trochę tych kontenerów odpala, to on trochę tego ramu zjada. A my ten RAM mamy na starej maszynie, to czemu sobie z niego nie skorzystać, nie? także to jest też fajna opcja, jak mamy jakiś tam powiedzmy MacBook Air na przykład, nie? który gdzieś tam nie ma takiej możliwości jakiegoś starszego MacBooka Air nawet, nie. To jak podpalamy sobie trochę tych kontenerów, zaczyna nam się pewnie jakoś tam dławić. No, można by było sobie stary komputer do tego wykorzystać, nie? Czy na przykład, jak mamy komputer gamingowy, bo to też tak niekoniecznie, ale mamy komputer gamingowy i mamy MacBooka, na którym pracujemy, no to ten gamingowy komputer pewnie jest trochę, jakby całkiem mocny, można sobie tutaj wykorzystać jako taki host pod, pod Dockera, nie? I to samo można zrobić pod Kubernetesa, tak naprawdę, na to samo wychodzi. Ja obecnie sobie to robię, właściwie, mam stare jakieś tam. 3B Raspberry Pi. I na nim sobie postawiłem właśnie, co prawda jedno, nie więcej, ale na jednym postawiłem sobie klasterek Kubernetesa tak na, na biednie na razie, bo Grzegorz jeszcze szuka nie e, gdzie mi zagubił moje raz. przypominać. Pamiętam o tym, jak się co, roz... czas. po prostu widziałem jak się rozejrzałeś po pomieszczeniu, więc <laughs> Tylko nie ma. U, gdzie, gdzie tu jest to Raspberry? <laughs> wcale nie miałem ci go przywieźć teraz w weekend wcale. <laughs> No więc tak, no na razie na jednym, ale, ale mam to, to Raspberry, mam taki klasterek Kubernetesa i tam się troszeczkę zaczynam bawić, żeby sobie coś, coś na niego deployować, potencjalnie jakąś kawkę na przykład. Zobaczymy, czy wytrzyma takie napięcie. <sum> Także też nie muszę stawiać sobie tego na kąpie, nie? Jakby mhm. mam wyłączone, tylko używam sobie tylko kubectl, mam podpięte do, do remote Raspberry Pi lokalnie i, i spoko. I wszystko sobie śmiga bez problemu. Robię sobie tam get nodes i widzę, że jest Raspi 0. Jeszcze po, po hostname sobie rezolwuję, nie muszę IP-ka wpisywać, nie muszę pamiętać. Po prostu hostname i, i śmiga pięknie, także super sprawa. To by było na tyle, jeśli chodzi o takie zaawansowane bardziej rzeczy, bośmy jakby cały czas podbijali ten poziom <śmiech> <śmiech> aż do Kubernetes'a. E, natomiast e, schodząc z tego poziomu, wracając na takie już relaksacyjne tory na koniec tego podcastu, e, to e, można sobie zrobić chociażby e, co? Na przykład, ramkę do zdjęć. E, I taka ramka do zdjęć, czyli. E, to twój punkt w sumie, więc może opowiedz, jak sobie taką ramkę do zdjęć wyobrażasz. Czy to będzie monitor, czy to będzie komputer, jakby box Jasne. komputera? Co, co byś właśnie zrobił? Tutaj na dwa sposoby można do tego podejść, przynajmniej w mojej głowie. Jedno to rzeczywiście taka ramka do zdjęć, która wyświetla zdjęcia. To jest jedna rzecz. Choć, chociażby, ponownie, jak można użyć wyciągnięty ek monitor, monitor, ekran z laptopa właśnie do wyświetlania gdzieś zdjęć, powiesić go sobie z jakimś mini-pi, mini małym raspberry, za, że które by... by zero na przykład. Zero, ta, tak, które malutkiem. by które by po prostu odpowiadało za wyświetlanie tych zdjęć, gdzie będziemy mogli sobie je wrzucać, wymieniać i tak dalej. Może to być również jakiś obraz, generalnie jako sztuka, ale również można uży, użyć to już bez poboru prądu, bo w sumie wszystko poprzednie, co wymieniliśmy, to są takie sposoby, które jednak zżerają nam prąd cały czas. A jeżeli chcemy to zrobić już totalnie offline, no to możemy użyć po prostu ją jako ramkę-ramkę, gdzie włożymy sobie nasze zdjęcie i powiesimy. I będzie w taki ciekawy sposób wyświetlone, choć nie do końca. Można podświetlić od spodu, nie? Na przykład. Tak. Generalnie tu już jakby ogranicza się tylko wyobraźnia tak naprawdę. I jeżeli już mówimy o właśnie wyobraźni, to chciałbym tutaj opowiedzieć jeszcze historię o moim starym telewizorze, co prawda, ale to samo można zrobić, jeżeli mamy jeszcze stare monitory, te tak zwane z dupą, bądź, bądź obudowy od komputera. PCT, ramki. E, mój tata, e, pamiętam jak byłem e, młodszy, mieliśmy rybki, akwarium i właśnie postanowił sobie tak reużyć stary telewizor. Wyciągnął z niego, że tak powiem, bebechy ze środka, zostawił ramkę, ona była taka fajna, drewniana w sumie i włożył po prostu do środka to akwarium i bardzo ładnie ono wyglądało. Ja, ja generalnie bardzo bardzo miło wspominam patrzenie sobie na to akwarium, na rybki w telewizorze. Poza tym zwracało uwagę każdego. To naprawdę było catchy. Dla dla gości oni zwracali na to uwagę zawsze. I się zawsze śmialiśmy, bo tam były jakieś pokrętła, coś można było sobie tam kręcić jeszcze od tego telewizora i generalnie Tata zawsze się śmiał, że patrz, kręcę w prawo, rybki płyną w prawo, nie? <gry> Więc tak, taka nostalgiczna dla mnie trochę podróż <gry> w tej chwili, ale tak, było coś takiego zrobione. Nie wiem, czy dam radę znaleźć zdjęcie, ale jeżeli by mi się udało, to też wrzucę na Discord. <gry> Spoczko. no. Jesteś pewien, że twój tata jakby nadal płacił abonament za telewizję i to nie był jedyny powód, tak? Kiedy chcesz oszczędzić, nie? I puszczę dzieciakom rybki. Pamiętam kiedyś była taka... E, rybka na mini-mini była chyba. Dokładnie, no tak, tak, i ona, tak. Ona chyba jak się kończył program, tak? W nocy. Twój tata, tak, twój tata zawsze ci wmawiał, że ten... Że, że już się program no, skończył. Program się skończył, jest już tylko rybka. Dobry Max. No dobra. Kolejna rzecz. A propos zwierzaków, co można zrobić? To ze starej budy e, na kompa e, można zrobić... No pewnie budę dla Jorka też by dało radę, ale można zrobić chociażby klatkę dla chomika w ramach tego. Jak się to odpowiednio przerobi, można sobie dorobić jakąś tam kratkę, właśnie, czy można sobie jakoś to fajnie przeszklić i można by było zrobić taką klatkę dla chomika na przykład w komputerze. Spoko tylko należy wyściłać, bo chomik będzie hałasował, nie? Więc trzeba pamiętać o tym, że to jest blacha, koniec końców. <laughs> Także ewentualnie trzeba, trzeba nad tym też się zastanowić, jak, jak to wygłuszyć. No, naj, najmniej hałasu robi chomik, którego nie ma. Ale, ale faktycznie. Do takiego też klatka raczej nie jest potrzebna. <śmiech> <śmiech> tak, no. Natomiast taką starą budę od kompa też można sobie wykorzystać jako to akwarium, o którym mówiliśmy, i to wyglądałoby moim zdaniem super, nie? Bo masz jeszcze pytanie: czy zostawiłbyś ten sprzęt w środku, nie? Ale kurczę. Ale on też to może właśnie super służyć wyglądać. jako wystrój. Tak. Dokładnie. No i właśnie, to, że może on służyć jako wystrój, to taka rzecz, którą gdzieś tam widziałem. Co prawda było to na innym przykładzie, ale tak to samo można zrobić ze swoim starym komputerem. No chociażby można sobie zrobić właśnie taką nostalgiczną podróż, która nas zawsze porusza, jak było słychać, jak opowiadałeś o tym telewizorze. I można sobie wyciągnąć bebechy na przykład ze swojego pierwszego komputera, oprawić w ramkę i po prostu powiesić, nie? Jako taki, o, to jest, i na przykład podpisać sobie nawet, nie? To jest mój pierwszy komputer, coś tam, coś tam, nie? Kolejny komputer zrobić to samo, masz historię na przykład na ścianie swoich komputerów wszystkich, nie? No, dla mnie sztos, nie? Jakby super pomysł. A ja widziałem z kolei coś takiego, że ludzie po prostu sprzedają w ramkach stare sprzęty, takie retro typu Game Boy na przykład. I można sobie kupić fajnie zachowanego Game Boya. Czy widziałem iPhone'a na przykład w ten sposób, nie? Taki razem z tą obudową, wszystkim porozbierany na części, i te części w ogóle poopisywane, nie? tego typu rzeczy, pokazane, że to jest tam Game Boy na przykład i no, fajna sprawa generalnie, bardzo mi się to podobało do tego stopnia, że zastanawiałem się czy sobie tego nie kupić po prostu i nie powiesić okay. sobie takiego Game Boya na ścianie nie? bo to na tyle atrakcyjnie wyglądało no mam takie kilka jeszcze niespełnionych właśnie, czy to Game Boy, czy, czy chociażby Nintendo Entertainment System, który jest absolutnie najpiękniejszą konsolą, jaka wyszła kiedykolwiek. No strasznie mi się podoba. Zresztą słuchawki mam też w, jakby z, z case'em, który wygląda jak Game Boy, nie? Więc jakoś tak ten NES i Game Boy to jest jakaś taka moja estetyka, jeśli chodzi o, o te sprzęty e, gamingowe. Nie oceniam. Dobra, no i to co, to, to chyba wszystko. Co Ale mieliśmy, jak opowiadałeś chodzi o, o pomysły komputerach w ramce, to w sumie zabawnie wyglądałby jeden z moich pierwszych komputerów, który, któremu pękła ramka od procesora, ta która dociska jakby procesor, radiator i tak dalej. Ona pękła i dość szybko kupiliśmy nową. Mój brat miał zająć się wymianą. I z tego co pamiętam ta ramka Gdzieś jeszcze pewnie w piwnicy się wala niewymieniona, bo e, mój tata był dość... E... Jak słychać było przy akwarium, kreatywnym człowiekiem e, i stwierdził, że jeżeli coś jest ta ramka, on nie umie tego wymienić, bo nie zna się na komputerze, ale jeżeli ona, jej zadaniem jest dociskanie jakby jednego elementu do drugiego, no to dwa kawałki patyka też dadzą radę. I mój komputer działał na dwa kawałki patyka <laughs> przez kilka lat, więc jeżeli on byłby zamknięty w ramkę, to tam byłyby dwa kawałki patyka. Super. No i zobacz, jaka to jest historia, nie? że sobie to powiesisz na ścianie na przykład. Jakby, jakbyś to znalazł i zrobił sobie z tego, wiesz, ramkę. Why not, nie, to jest całkiem fajny, fajny patent. O, takie legendarne dwa kawałki potyka, które one się wykształciły komputerowo. One były bardzo e, o, słynne bardzo wśród ważne. moich znajomych generalnie obudowa była zdjęta, żeby było widać te dwa kawałki. Tak? Tak. <laughs> nice. Każdy je oglądał. Strasznie się go. przez to kurzyło w środku. No, no. no to klasyka. Ale no zobacz, kilka nam się tu historii wyciągnęło takich, co można zrobić, więc taka trochę podróż przez nostalgię nam wyszła. Natomiast właśnie to też jest jeden z punktów, dlaczego warto coś zrobić ze swoim starym komputerem. Przypominać sobie, co tam, się, co tam się działo tak naprawdę, jakieś historie tego typu. No, ja na przykład, jak patrzę na ten swój stary komputer, który jest osadzony w tym drewnie, bo ja go jeszcze mam w domu rodzinnym. To mam taką nostalgię przede wszystkim, że to jest komputer, na którym zrobiłem studia, tak naprawdę. No, i jest to jakiś tam kawałek mojego życia tym bardziej, że no jestem związany z tymi komputerami finalnie, nie? więc jakby jest to dla mnie istotna, e, istotny element życia e, i druga rzecz, że pograłem sobie na nim faktycznie trochę w Counter-Strike'a e, w takiej formie już drewnianej e, i, i oczywiście wszystko zdałem na słabe FPS-y no jeszcze nie jakby trochę jest <laughs> takich innych rzeczy, ale faktycznie no, gdzieś tam Counter-Strike też, też, też taka moja e, chyba ulubiona gra gra dzieciństwa. No, także warto sobie po prostu wyciągnąć takiego, takiego kompa i gdzieś tam przypomnieć takie rzeczy, jednocześnie właśnie może wykorzystać go w jakiś taki fajny sposób, bo po cholerę ma to się leżeć i kurzyć tak naprawdę, nie? Po prostu szkoda zasobów, które mamy za darmo do wykorzystania tak naprawdę za opłatę, jeśli chodzi o prąd jedynie pewnie. I nasz własny czas, ale no to trzeba już wliczyć od startu w koszta. Dobra, to chyba wszystkie punkty, e, przez które chcieliśmy przejść. E, jak ktoś ma jakiś fajny pomysł, co zrobić ze starym komputerem, to oczywiście. Albo już e, go zrobił właśnie. Albo to, już go zrobił. Się. Tak, to zapraszamy na Discorda, gdzie możemy sobie to tam e, obgadać, bo w sumie mnie to mega jara. <laughs> Jakby to są <laughs> fajne rzeczy, po prostu, nie? Także co, dzięki za wysłuchanie podcastu i e, do usłyszenia bądź do zobaczenia na YouTubie. E, Cześć. Bye.